couldn't help feeling a bit curious. Was Lupino still waiting to be rescued? No. He was probably drinking champagne with the ravens. Did ravens drink champagne? Did rabbits? Bernardo felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Sky Ripper? Bernardo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie i dotarliśmy do odcinka, który nazwałbym, jeżeli nic innego się nie pojawi, zmęczeniem materiału. Zmęczeniem materiału z paru powodów. Przede wszystkim zacznijmy od stwierdzenia, że przydałoby się troszkę przyspieszyć, że jeżeli dam radę całą przygodę przejechać w jednym nagraniu, to byłoby idealnie, byłoby super. Wow. Jeżeli nie, to będę musiał coś wymyślić, bo ta gra ma świetną powtarzalność, że tak to nazwę. To się... Au. To się... No, już kończ. To był jakiś żart, którego nie załapałem akurat. Chodzi o to, że... po angielsku to się nazywa replayability, jakoś tak. Dobra. A, to jest koniec tego. No chodź tu. I ten drugi chodź tu też. Będziesz mnie cały czas przerywał? Chcę skrytykować grę, robisz to specjalnie? Come on! As the Transcendent Emperor had fought the Lost Gods, thousands of thousands had died. But Bernardo had been through wars. The only merciful war was a short one. Działa ten system komp. Chodzi o to, że ta gra ma świetny replayability, chyba tak to się po angielsku nazywa, czyli można ją przechodzić w kółko i w kółko. No już, już, come on! I chodzi o to, że można te same fragmenty przechodzić raz, po raz, po raz, po raz, po raz i odkrywać nowe rzeczy, ale z perspektywy takiego gracza jak ja, w pewnym momencie to się zaczyna robić nudne, bo nie odkrywamy jakichś żadnych fenomenów. Okej, to czytaliśmy. Czyli tak naprawdę po tam, nie wiem, dwóch wieczorach grania widzieliśmy praktycznie wszystko i musimy znaleźć kluczki pomiędzy, szczególnie, że ja przechodzę misję z misji i wchodzę w ścieżki, w miejsca i w wyzwania, których nie robiłem wcześniej. Dobra się. Włażę w rzeczy, których wcześniej nie robiłem, a gra i tak je rozpoznaje jako coś z klucza, które robiliśmy wcześniej. Czy tu były jakieś może wrota fajne do otworzenia? Tak. Fajnie by było, to by nam zostały już tylko ogniste wrota do otwarcia. Będzie tutaj coś dla mnie? Nie, dobra, to była ziemia. Nie! Liczę, że się będzie jeszcze dało cofnąć. I w pewnym momencie to jest tak, że ja idę do przodu, mam wrażenie, że jakiś progres jest, że coś się zmienia, a się okazuje, że nic się nie zmienia, bo twórcy nie przewidzieli tego jako odmiennej ścieżki, tylko jako inny wariant tej samej ścieżki. Jest, jest. A to mi się aż tak bardzo nie podoba. Dobra. Dajcie mi... Nie to! Dajcie mi... Uwielbiam tych gości z tarczami. No. Czemu go nie chcesz... Dziad... Wow! Teraz mam czas, to mogę... O, mogę wyrwać, nareszcie.
O tak. I w odmęty mgły poleciał. Więc jeżeli udałoby mi się to przyspieszyć i odkryć wreszcie jakieś nowe rzeczy, byłoby fajnie. Byłoby naprawdę fajnie. Czy to nie było przypadkiem ognistych wrót? So that's what they meant by a firewall. What unlocks a firewall? Jest achievement? Czy o czym zapomniałem? Były zielone, były fioletowe, wydaje mi się, że były niebieskie, były też żółte. Więc powinny być wszystkie już machnięte. I dajesz to. I dajesz również to. I chodźcie. Znalazł niebieski. No, nabierz ostatniego przeciwnika. Czemu machasz w powietrze? Tak więc wnerwiła mnie... Dobra, przyznajmy. Ta gra mnie nie wnerwiła. Wnerwiło mnie to, że znów mi wywaliło internet i nie mogę nagrywać w tej kolejności, co sobie zaplanowałem. I muszę kombinować, jak to wszystko zmieścić na dysku, zrobić i jak zdążyć, bo to jest coś, co mogę nagrywać bez internetu, więc czekało jak ostatnie na liście, żeby najpierw załatwić rzeczy, które są bardziej problematyczne. Nie da się tam w wodospad skoczyć. A szkoda, bo zazwyczaj w takich grach są ukryte przejścia za wodospadem. Czy tekstury się zmieniają przede mną, jak do nich dochodzę? Czy ja wbiłem poziom? Wow, mam 2 punkty do rozdania. Combo. Ultimate Sword Full. Czy ja mogę... O, co to jest? To recover from being hit almost in another attack is not down. Okej. A co tu jest? Hook? Coś tam. Tylko tu potrzebujemy kolejny. No dobra. Będziemy dashowali. Dash through shield. To by było fajne. Z następnym skillem zdobytym będzie to. Zapewne. Chyba, że zapomnę. Weszliśmy tutaj i jest. Interact. Lecimy dalej. Co mamy do wyboru? Chodzi o to, że przy każdej z tych historii świecił się niebieski klucz i ja teraz odblokowałem ten niebieski klucz, pojawiając się głównie po tej pierwszej historii, pierwszej z trzech. I zastanawiam się, czy wciąż pozostałe drogi do klucza są dostępne, czy nie, czy nie mam nic innego do wyboru nowego. Bo jeżeli jest tylko jedna wersja historii z kotem do odblokowania, o, tu jest z wykrzyknikiem. Bierzemy to z wykrzyknikiem. Idziemy tylko tam, gdzie są nowe rzeczy do złapania. Nie będziemy marnowali czasu na rzeczy, które już zwiedziliśmy, a które chciałbym podejść od innej strony, jako że mam tendencję do żarcia tynku ze ścian. Dobra, no już. Już, come on. Nie gadaj. Głupio, że znowu mi wywala PlayStationowego pada. Jak ja mam Xboxowego pada. Który kąt zamiast A. No, ale też można. Dawaj. No, już, załadował się? Mógłby się wreszcie załadować. Mielibyśmy to z głową, moglibyśmy pomknąć przez siebie. O, coś takiego. He'd followed every rumor about her, every scrap of news. Not that he still loved her. After all, she was his enemy. No, it was solely because know your enemy. All right, maybe he should stop pretending. He knew exactly how she felt about him. But their love affair always ended with a tragic death. Unless maybe he could find a way to dodge tragedy. Surely he could, couldn't he? Pewnie, że tak. Są tu jakieś inne drzwi do machnięcia? Nie, są tylko te. No wydaje mi się, że tędy jeszcze nie szedłem. To pójdę tędy. Tak już w skrzynkach dla mnie nic nie mają. Brother.
Wszyscy? Wszyscy. No, okej. Nawet zielony miecz i otwieramy bramę. Mamy niestety dwa razy zielone wrota, ale wydaje mi się, że w poprzednim kawałku tej historii odblokowałem wszystkie cztery. Co by było super, bo dostałbym ten achievement, ale nie wiedziałem, nie zaświecił mi się. No, open. Open the gate! Come on! Come on, open the gate! Hello! Chodź tu, lisi masterze. He couldn't do worse with Zenobia than he'd done with the core, could he? I'm not so sure. Oh. Inne wrota zawsze fajnie. Wydaje mi się, że to jest ta sama mapa, co jak z królikiem się idzie. The market. It was going to be full of gogglers, wasn't it? Oh, it would have been so much more fun before the war. When the worst thing that could happen to you was getting fleeced buying a rug. Dawajcie. Nie! Wow! Panie, spokojnie! Spokojnie! Blisko było, ale jeszcze nie. Jeszcze nie czas umierać. Gdzie jest ta skrzynka? Tum, tum, tum. Otwieramy wrota. What was the point of this gate? Did they think no one would notice the lever? Ha! Ninja! Renato wasn't entirely sure how he was going to capture Zenobia. She'd be expecting him. And he didn't have Lupino to cook up a clever plan. Why was it again that he hadn't got the core? Maybe because the results tended to be disastrous. These streets were familiar. The Swordfoo School was closed now. But he had been down that street 1,000 times. He knew that pub. He knew that alley. He knew the alley behind it much too well. No wonder Zenobia had chosen to invade this island herself. Wow! Nie wiem. To everything, there is a season. Ej, come on! Czemu mi się postać zacięła? Jak się przyjrzycie, to moja postać jeździła tak przez chwilę, a później zacząłem atakować i atakowałem tylko w jedną stronę. Całkiem jako tako. Zauważyłem, że częściej w tej grze ginę, bo coś się zacięło, niż dlatego, że zlamiłem. Nie to, żebym nie lamił, bo lamię ostro. Ale trzeba się szanować, nie? Podoba mi się to. Bardzo wydaje mi się, że ten próg wymagany do tego, żeby wymiatać się obniżył z tym ostatnio wziętym upgrade'em. Interact. Aha, nie da się przyspieszyć tym klawiszem. I'll meet you at the outpost, and I'll bring my interrogators. If Renato came face to face with the Emperor, maybe he could assassinate him. But maybe it would be smarter and safer to turn Zenobia against her father. Okej, przewinąłem coś, czego nie znałem. Go meet the Emperor. Dobra, jedziemy po kolei. She said. Somehow you're lying. The spell hadn't worn off yet. He had to tell the truth. The trick was in making sure she wouldn't believe it. The core is perfectly safe, he said. And he tried his hardest to
sound sincere? So is the Iblis Stone. In fact, I was trying to get them myself. Fine then, interrogate as it is, she said angrily. I gave you a chance. The Emperor's interrogators were not especially gentle, even by Weasel standards. Fortunately, Zenobia had locked him in the guest quarters on her ship, and she'd forgotten it had a toilet that, like all skyship toilets, could be vented into the abyss. This was not the sort of slippery fox he wanted to be. Oh, come on! Just as they were about to land, he threw the latch, wrinkled his nose, and leapt through the open latrine. Czy ja muszę odbudować swoje miecze? To było fajne, jakbym musiał odbudować miecze. Odkryliśmy coś nowego i przy okazji przewinąłem nowy kawałek dialogu. Będę musiał to przejść jeszcze raz dla tej drugiej opcji i wtedy usłyszymy. Aaa, dobrze rozegrane, nie? Oj tak, chyba że to się zdubluje i nie będzie nic nowego wtedy. Może dwie ścieżki prowadzą do tego samego, ale nie wydaje mi się, bo raz idziemy tylko na gościa, a drugi raz na... Zenobia had been taking him to the Imperial outpost. She'd never expect him to go there by himself. Well, maybe she would. You never knew with her. Wydaje mi się, że na jednej wyspie mnie jeszcze nie było, dlatego mi się wydaje, że nie mam achievementa z tego tytułu danego mi. Ale możliwe, że mi czegoś nie wczytało, na przykład pierwsza wyspa, jaka jest po rozpoczęciu gry, się powinna pewnie liczyć, a ja na niej byłem, zanim achievementy zaczęły w tej grze działać. Wiecie, o co chodzi, nie? Zenobia knew him. She'd suspected a trick. Now he'd vanished. She would probably guess that was his plan all along. Perfect. Maybe she wouldn't use the Sky River. At least not without taking it to the scientists at the observatory first. Meanwhile, the Emperor would be coming to the outpost personally. This could be good. Oh yes! Ciekawe, jak ja to zrobię. Wow, 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 spokojnie, panowie. Nie śpieszcie się. Po co mi uniki, jak moja postać ich nie wykonuje? Plum 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 plum. Wow! Są Weasel, łasice. Renardo was face to face with the Emperor's bodyguard. They looked very tough, but the Emperor held them back. Oh, where's my daughter? And how would I know that? Renardo grinned at him. She lured me here so that you could kill me, didn't she? Ah, don't be ridiculous, said Renardo, trying his best to sound convincing. She loves you. Oh, I knew it. The rabbit told me I couldn't trust her. The Emperor hopped out the door. His phalanx of bodyguards retreated carefully. Renardo heard someone call, "Arrest her!" as they left. Well, that's a job well done, thought Renardo. Now the fleet will be in all sorts of disarray. But maybe he could find her in the mountains. She always used to go to the mountains to hide from the world. Maybe he could even turn her against her father. Or maybe
he could reap the benefits of the chaos he had sown. It was time to report to the Rebel Council, and then launch the attack on a divided and very confused Imperial fleet. Okay. Sporo tych nowych opcji się otworzyło. Very clever indeed. He told the Empire nothing but the truth. Now they suspected everything and everyone. So, why are you going to see Zenobia? He asked himself. It's not just a gloat, is it? No, of course not. Now, turning her against her father was good. It was very good. If she would actually join the rebels, that would be spectacular, right? That was definitely what he was doing. Zamieszanie. Zamieszanie się zrobiło. W tym momencie powinienem zrobić cięcie, żeby się nie skończyło miejsce na aparacie. The Emperor had adopted her from a stray. That was the spóźniłem się. Loyalty. But even then, he had been dreaming of a bargain with the lost gods. They alone could make him immortal. The Emperor would have to seal that bargain with the life of someone who truly loved him. And who else truly loved the Emperor? But how could Renardo tell her that now? Why would she ever believe him? Yeah! You shouldn't trust the Raven further than you could throw one. But did vertical drop count? Popełniłem tragiczny błąd. No ale dobra. Czy tam jest wbity jakiś skamieniały statek w ten... w tło? Może to? A, albo tu. Why not? Niebieskie chyba kiedyś szedłem, tak mi się wydaje, tutaj nie jestem pewien. W sumie mogę się na nich podlecieć, ale dobra. Nie. Możliwe, że nie dostałem achievementa, dlatego że nie mam internetu i... Steam nie wie, że wbiłem achievement. Damn it! Nie! No! Evade! Naprawdę? To było dziwne, ale... Nie, bo... Anything was, she should have trusted him. He told her the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Oh, all right. The truth was, he'd played her like a fiddle. And how often had he ever done that? She was so smart. Smarter than him, really. Yep. Trudno nie zauważyć. Przeciąłem nawet gościa, który był w tym. To było ciekawe. Starczą. I lecimy dalej. Stoimy na tym fioletowo-różowym fragmencie kryształu. Mam wrażenie, że to jest zad orangutana, czy jak to się ten małpiszon nazywa. Au! To mu wyszło. Mój błąd.
Nienawidzę, jak się na mnie rzucają w tym samym momencie. Nie mam wtedy władzy nad przerwaniem tego. Albo jeden mnie trafi, albo drugi. Nie, najlepiej jak stoją jeszcze koło siebie, a moja postać leci tylko do jednego przeciwnika. Bo po co dwóch zdjąć, nie? No chociaż. Oczywiście. Renato had given away the location of the secret base. Fortunately, the Emperor thought it was all a trap. He even mistrusted his own daughter. Renato couldn't have done better if he planned it. Oj tak. Gdyby to zaplanował, to bardzo mu to wystrzeliło w twarz, ale żebym nie zaplanował. What have you done to me? Zenobia demanded. My own father thinks I'm a traitor. So? But I'm loyal. So what? You're a bastard, Renato, she said. You love that about me. You really did want the core, didn't you? And the Iblis stone. Yep. He gloated. You get all that? She said to the fire speaker toad he'd failed to spot. I am so relieved, my daughter. said the fire speaker. And Zenobia got into her ship and flew off. Oh, the old fire speaker trick. How had he missed it? This was very bad. Zenobia back in her father's good graces and both of them ready to use the core and the Iblis stone. He got back and the Farfarer. Briefly, Renato thought of fleeing. The odds were surely against him. Never tell me the odds, he told me. Odds confused him. He preferred to trust his gut. And so he sailed on to attack the fleet. Alone, if necessary. Damy radę. Z tym, że nie damy, bo nas wspierą bardzo, ale... Ale próbować nie zawadzi, nie? Nie? Tak? Może? Mam nadzieję? Zobaczymy. I tak mi ktoś wbije nóż w plecy, więc... Zakładam, że tym razem to będzie... Królik, bo go jeszcze nie widziałem. There were not many rebels here, and they were disorganized. The Empire had obviously attacked the secret base. The formerly secret base, whose location Renato had so helpfully pinpointed on a map. There was still time to turn around, wasn't there? But Renato hated turning around. Heroes don't turn around, they just own their screw-ups and turn them into impossible victories, right? No. Not this time. The portal was heavily guarded. It must go someplace they really didn't want it to go. Oż ty drabie! Jak mi przerwał takiego pięknego kombosa. Niewybaczalne! Właściwie, to ja powinienem zmienić rękawice, jako że już i tak mi nie dropią super rzeczy, przepraszam, to powinienem wyrzucić ten kamień, który mi lepszego dropa daje, ale mi się szybko kapnął, że taka sytuacja ma miejsce. Ha. Będzie tu mana jakaś? Choć szczerze wątpię. Ten chyba nie leciałem jeszcze, tak mi się wydaje. Nie wiem dlaczego w sumie tak mi się wydaje, ale...
Skoro jesteśmy tu, to jeżeli jakoś fantastycznie nie trafiliśmy na koniec odcinka, koniec gry, w co szczerze powiedziawszy wierzę, przy moim szczęściu byłoby możliwe, ale nie przesadzajmy. The odd thing was, Bernardo's personal battle was going fairly well. The ravens immediately in front of him were no quicker or tougher than usual. Where was the power of the core, blasting him off into the abyss? And where was Zenobia? She must be up to something. But whatever it wasn't his problem. Not yet, anyway. It was all going surprisingly well. Jeżeli ona drwa Iblis Stone, to będzie słabo. Jeżeli ma tylko rdzeń... Nie! Gdzie? Dawać zielony miecz? Czemu nie mogę przyciągnąć? Znowu! Okej. Au. Zrąbałem troszeczkę teraz. Nie! Zapomniałem o tym całkiem. Naprawdę? Naprawdę w takim momencie użyć nie tego skilla? Co mnie teraz zje? Soon he'd confront the Emperor. Again. This time, he'd make an end of him. He'd screwed up last time, but he had a good feeling about this time. Na pewno. No, hey, come on! To było podłe. I kto ląduje z nożem w plecach? To? To znaczy ja, ale kto będzie trzymał ten nóż w moich plecach? At last he came to Zenobia and the Emperor. She was sealing up a kind of squat coffin, banded with lead. So glad you're here, croaked the Emperor. You will be witness to my final victory. That's creepy, Dad. Said Zenobia. But thank you. Because of your shenanigans, we tested the core. It's really unstable. It could have blown us all up. It could, said Renata, a little frustrated that she'd figured it out. Anyway, we already destroyed your secret base, so we don't need a super weapon. We're just going to bury it. Do we, torture you? Or give you a medal? Sometime later. Renato got an invitation to attend the Emperor's ritual sacrifice of his daughter. They took him out of his dungeon cell and gave him all his medals to wear. A little while after that, the Lost Gods returned, and the sun went black, and the Emperor ate his soul. What the heck? Again? But he already had all the secrets he needed. He was sure of that. He must have not used them the right way. Ah. What was the best, worst mistake he could make? Probably trusting that traitor Lupino. Proszę Państwa, Wam dziękuję za uwagę. Hej! I teraz się zastanawiam. Czy będą nowe opcje w tym, co robiłem teraz? It was time to choose. Ale to było chyba najgorsze z moich dotychczasowych porażków. They needed a game changer. Jedziemy z kolejną porażkówką. Też.
też. Renato knew that using it could go catastrophically wrong. He was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lupino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lupino had betrayed the rebellion. And he had a gut feeling that he needed to use that to his advantage. Yes. And we go here. Every child knew about the Sky River. The Transcendent Emperor had buried its pieces deep.